Tak jak rzecznik powiedział, to jest ostatni mecz w tym roku i przyjemnie by było zakończyć ten etap, bo tak to nazwijmy, bo już pierwsza runda się skończyła, jesteśmy w trakcie drugiej rundy, zakończyć ten etap zwycięstwem i po to jedziemy na trudny teren, grać z dobrą drużyną, żeby pokazać się na tyle dobrze, a przede wszystkim zagrać skutecznie, żeby wygrać. A jak będzie, widzimy jaka jest aura, czasami aura może sprzyjać jednej czy drugiej drużynie. Musimy być przygotowani na, że tak powiem, na wszystko i mam nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja tak jak było przed ostatnim spotkaniem tutaj u siebie, że w dniu meczu nie można było skorzystać z jednego zawodnika i mam nadzieję, że żadna choroba, żaden wirus nas nie dopadnie i ci zawodnicy, którzy dzisiaj byli na zajęciach, chociaż nie wszyscy, bo niektórzy też mieli jakieś tam, znaczy dokładnie jeden był przeziębiony i nie brał udziału w tych zajęciach, ale mam nadzieję, że już jutro będą wszyscy gotowi i pojedziemy tą osiemnastką, którą byśmy chcieli wytypować na podstawie przydatności do gry w tym najbliższym spotkaniu. No nie wiemy, życie nas nauczyło, że nie ma co wcześniej o pewnych rzeczach mówić czy ustalać, tylko trzeba być przygotowanym, bo ostatnio widzieliśmy, że liczyliśmy na Wukowicza i dopadł go wirus. Dzisiaj nie trenował z nami Kierczu, też nie wiadomo jak będzie. Dzisiaj też mieliśmy zajęcia, co prawda krótkie, żeby chłopaki się nie nabawili jakichś tam przeziębień i trzeba czekać do jutrzejszego rozruchu i wtedy po rozruchu podejmiemy decyzję, jaka to będzie osiemnastka, a nawet jaką jedenastką wyjdziemy, bo też są różne uzależnienia. Jest to bardzo dobra drużyna, no widać ostatnio powołania, dostał ich napastnik, Piech, ich trener jest nominowany do trenera, słucham? Jeszcze Jankowski, myślałem, że sam Piech nawet Jankowskiego. No, dwóch napastników, ich trener jest nominowany do trenera roku i na pewno to jest solidna drużyna i każdy z nią się musi liczyć, tak samo my. Ale na pewno jedziemy tam nie bronić się, nie grać tylko o jeden punkt, tylko o całą pulę. A zobaczymy, kto będzie mądrzejszy, komu będzie sprzyjało szczęście. No i mam nadzieję, że to będzie nasza drużyna i godnie zakończymy, bo godnie zaczęliśmy meczem z Krakowią i byśmy chcieli ten rok zakończyć tak samo zdobyciem 3 punktów. Fajnie by było się zrewanżować, bo pamiętamy jak ten mecz wyglądał, dużo bramek padło, mieliśmy jeszcze szansę na zdobycie bramki, oni też mieli jakieś tam szanse, wiemy też, że i w pewnym momencie gwizdek zamilkł, a ewidentny rzut karny powinien być dla naszej drużyny przy stanie 2-2, no ale takie jest życie i ten mecz na pewno będzie wyglądał inaczej, bo każdy mecz wygląda inaczej, na innym poziomie my jesteśmy, oni, to jest ostatni mecz i na pewno trzeba się cieszyć, że już ta liga się skończy, bo będziemy mieli chwilę na odsapnięcie, na zregenerowanie sił, ale jeszcze przed nami jest to spotkanie i nikt tego spotkania zaraz nie zagra, tylko my musimy na tyle dobrze zagrać, żeby wygrać. Znaczy, no bardzo się cieszę, że zacząłem troszkę więcej grać. Początek był taki, że wchodziłem z ławki, nie w każdym meczu. Ale tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo się cieszę, że trener mi zaufał od początku. Taki mecz był z Lechem Poznań, który może nie do końca mi wyszedł, jak i całej drużynie. Ale wydaje mi się, że przełomowy moment był mecz z Widzewem, gdzie zagrałem całe spotkanie. W mojej opinii wyglądało to całkiem nieźle, nie przegraliśmy, więc wydaje mi się, że udowodniłem trenerowi, że może na mnie liczyć i jeżeli jestem w formie, to jestem do jego dyspozycji. Trudno się było przestawić z drugiej linii na ekstraklasę? Na pewno tak, jest bardzo duża różnica przede wszystkim w szybkości gry, w operowaniu piłką i na pewno też ten proces aklimatyzacji u mnie troszeczkę długo trwał, ale myślę, że już to najgorsze, że tak powiem, mam za sobą, wkomponowałem się do drużyny i ciężko pracuję na to, żeby walczyć sobie miejsce w pierwszym składzie. Jaka bojowa na pewno. Jedziemy zdobyć 3 punkty. Wiemy, że Chorzów bodajże 3 porażki ma u siebie, tak? Więc jest to drużyna, którą można pokonać. Więc jedziemy z nastawieniem zdobycia 3 punktów, a boisko zweryfikuje, jak to wszystko wyjdzie. Znaczy, szczerze mówiąc, nie robi mi to jakiejś wielkiej różnicy. Z Widzewem także zagrałem obok Jowki na defensywnym pomocniku. Z Legią byłem ofensywny, więc po prostu nie ma to jakiegoś dla mnie większego znaczenia, tylko dostosowuję się do tego, co trener mi zaleci i staram się to wykonywać jak najlepiej. Tak, to na pewno może cieszyć,
że w tych spotkaniach bramek nie tracimy. Co prawda za dużo też nie strzeliliśmy, ale z Legią nieważne czy 2 czy 3-0, cieszyły 3 punkty. Szkoda troszeczkę meczu z Krakowią, bo w drugiej połowie mieliśmy kilka sytuacji na zdobycie bramki, nie udało się, ale miejmy nadzieję, że w Chorzowie właśnie przełamiemy się i zdobędziemy bramki 2 czy 3, ale najważniejsze zwycięstwo. Ja wyznaję zasadę, że człowieka, mężczyznę, może tak powiem, poznaje się nie jak zaczyna, jak kończy. I na podsumowanie poczekałbym, bo co ja tu będę mówił, jak załóżmy jedziemy do Chorzowa, przegrywamy 5-0. To jest wszystko nieaktualne, no. Dlatego ten mecz ostatni jest dla nas bardzo ważny i istotny. Wiadomo, że też on nie może zaciemnić czy zmienić tego obrazu, co do tej pory zrobiliśmy, ale w pewnym sensie może pewne rzeczy przysłonić i dlatego ja bym poczekał i po tym meczu pokusił się o podsumowanie, bo jeszcze tego roku nie zamknęliśmy, a nie mam co wybrzydzać, to na pewno dostałem szansę w Ekstraklasie, żeby trenować drużynę, ambitną drużynę, to się potem okazało, bo na początku nie wiedziałem, jak to wszystko będzie wyglądało i na pewno coś do Ekstraklasy wnieśliśmy, dobrego, mniej dobrego, ale na pewno nie jesteśmy jakimiś szaraczkami i każdy z nami musi się liczyć, no nawet to widać, że dwójka liderujących nie wygrała w Kielcach, tylko przegrała i chyba jesteśmy jedyną drużyną, która tak się z tymi drużynami ze ścisłego czuba rozliczyła i to też o czymś świadczy, ale tak jak mówię, na podsumowania po Chorzowie myślę, że będzie na to czas.